Inwestycje, oświata, opieka społeczna to największe finansowe działy planowanego na przyszły rok budżetu gminy Krosno-Odrzańskie. Jego jakość mierzona jest udziałem procentowym inwestycji i przyjmując taki klucz, mamy do czynienia z kolejnym rokiem inwestycyjnym. Wydatki majątkowe stanowią aż 24% całego budżetu. To imponująca liczba. Masa inwestycji, które rozpoczęliśmy i o które wnioskujemy z dofinansowaniem zewnętrznym, z udziałem pieniędzy unijnych, dzisiaj faktycznie budzi wręcz respekt, jeśli chodzi o inwestycje w gminie Krosno-Odrzańskie, ale wymusza na nas dyscyplinę finansową, bardzo taką ścisłą. Musimy każdą złotówkę odwracać kilka razy, oglądać ją z dwóch, trzech, czterech stron czasami, dlatego że dzisiaj na rynku wykonawczym wszystkie podmioty, które zgłaszają się na przetargi, żądają większych kwot. Wynika to chyba z sytuacji na rynku pracy, która zmusza pracodawców do coraz większych wypłat. Dodatkowo trzeba brać pod uwagę wzrost cen energii, a więc kolejne zwiększenie kosztów inwestycji. To oznacza, że najprawdopodobniej na przetargi, które my będziemy organizować, jeśli chodzi o wykonawstwo różnych inwestycji w gminie Krosno-Odrzańskie, będzie trzeba przeznaczyć jeszcze więcej pieniędzy i dlatego wprost mówimy, że takich wolnych pieniędzy, których nie będziemy inwestowali w gminie Krosno-Odrzańskie w przyszłym roku, po prostu nie będzie. Musimy przeznaczyć pieniądze na dokończenie inwestycji, które rozpoczęliśmy, ale też na realizację tych, na które za chwilę będziemy ogłaszali przetargi, bo już je mamy zatwierdzone. Nie można przecież zapominać o tym, na co pieniądze muszą się znaleźć, czyli na oświatę, sport, kulturę i opiekę społeczną. Najważniejszym zadaniem jest móc zabezpieczyć płynne działanie wszystkich naszych jednostek oraz wydziałów naszego Urzędu Miasta, żeby mogły realizować swoje zadania te, które, do których zostały powołane, i to jest podstawa. Potem kolejną rzeczą musieliśmy znaleźć środki na te zadania, które już realizowaliśmy, a których realizacja miała również wystąpić, czy kontynuacja ich realizacji w 2019 roku. I na to też musiały się znaleźć pieniądze. No a konsekwencją tych działań jest to, że w momencie, gdy powstaje nowa infrastruktura, konieczne jest zabezpieczenie środków na utrzymanie nowej infrastruktury. W związku z tym na to również musiały się znaleźć środki. To była podstawa. Ale faktem jest, że najważniejszą istotą było to, żeby jak najbardziej zmaksymalizować wykorzystanie wszystkich środków unijnych. Składamy, gdzie się tylko da, wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji w gminie Krosno-Odrzańskie. Praktycznie wszędzie dostajemy to dofinansowanie. I to było priorytetem, żeby znaleźć tutaj pieniądze i zabezpieczyć i móc je wykonać. Dokładnie przygotowany plan finansowy jest realizowany skrupulatnie rok po roku. Dzięki temu już dzisiaj możemy sprawdzić, jak będą wyglądały budżety gminy do 2030 roku. To aż 12 lat do przodu, jednak na tym polega odpowiedzialne zarządzanie gminą. Budżet gminy to jest podobnie jak portfel w domu. Przynosimy wypłatę, swoje wynagrodzenie, męża, żony, bądź sami korzystamy ze środków, które do nas wpływają i zaczynamy dzielić na różne działy. Musimy zapłacić czynsz, musimy zapłacić energię, wodę, kanalizację, musimy kupić nową kurtkę, buty. Podobnie to wygląda w gminie. To jest nieco większy portfel, ale podobnie jak w domu, powinniśmy ściśle planować, żeby się nagle nie okazało, że brakuje nam 100, 150 czy 300 zł na spłatę raty kredytu. Podobnie jest w gminie dzisiaj Krosno-Odrzańskiej i w każdym samorządzie. My mamy portfel, tylko on jest nieco większy, ale w przypadku gminnego portfela każdy z mieszkańców ma do niego wgląd. Oprócz wydatków majątkowych największą część budżetu stanowi oświata, to 22 miliony złotych. Opieka społeczna to ponad 4,5 miliona złotych, a kolejne 15,5 miliona złotych zaplanowano na realizację programu Rodzina 500+, oraz poszczególne wydatki, które widzimy na planszy. Wydatki inwestycyjne związane są m.in. z przebudową drogi gminnej na odcinku Chyrze-Gost-Chorze. Na rewitalizację Dolnego Miasta zaplanowano prawie 4,5 miliona złotych. Kolejny punkt inwestycyjny to adaptacja budynku przy ulicy Pocztowej 9 i 11. Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą to projekt opiewający na kwotę ponad 4 milionów złotych. Konieczna jest budowa selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego, a w Wężyskach termomodernizacja budynku zespołu szkół. Nie można zapominać o ogromnej inwestycji o nazwie Piastowskie Dziedzictwo Świętej Jadwigi i budowie świetlicy w Starym Raduszcu. Prawie 400 tysięcy złotych mieszkańcy rozdysponują w ramach Funduszu Sołeckiego, a 300 tysięcy podzielą między inwestycje budżetu obywatelskiego.
To bardzo ważne punkty, biorąc pod uwagę udział mieszkańców w dysponowaniu pieniędzmi. Nie samymi inwestycjami żyje mieszkaniec gminy. Ważne są także sport i rekreacja. Wydatki w łącznej kwocie ponad 2,5 miliona złotych dotyczą m.in. działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, kwoty dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.